No to czas i pora już teraz na łączach przywitać uczestniczka konkursu wokalnego na taki właśnie też talent. Deutschland sucht den Superstar. Niemcy szukają gwiazdy. I w tym konkursie postanowiła właśnie ona wystartować. Marta Hawrot jest razem z nami. Witam cię, Marto. Witam również serdecznie wszystkich i przede wszystkim witam ciebie, Sebastian. Marta, kto cię namówił do tego, żebyś w ogóle startnęła w tym konkursie? Szczerze mówiąc, tak naprawdę, wiesz co, ja nigdy nie myślałam, że wezmę udział w takim konkursie, to po pierwsze, koleżanka mnie zmusiła, mówi, słuchaj, do 30 masz czas, co masz do stracenia, idź tam, i wysłała za mnie zgłoszenie, i o dziwo, napisali do mnie, byli zainteresowani, spodobało im się to, co robię, i zaprosili mnie na casting, no i tak dalej, wszystko po kolei się toczyło, nie, i powiem szczerze, że do samego końca nawet nie wierzyłam, że to się stało. No właśnie. Także to było takie zaskoczenia wzięte wszystko. No właśnie, Marta, bo o tym temacie takim, jak to się toczyło, troszkę jakbyś w takim skrócie powiedziała. Wysyłasz zgłoszenie na casting, oni ci go dają, przyjedź, ty przyjeżdżasz, a potem co? A później za każdym razem wymagają od ciebie więcej, tak. Na początku byli to całkiem inne jury niż ty sobie myślisz, bo pewnie chodzi ci o Dietera i o wszystkich tam tych sławniejszych. Tak. Na początku tego nie było. Oni byli dopiero później, jak już w Köln zaprosiliśmy ten oficjalny casting, który już był nagrywany. Tam pierwszy raz zobaczyłam Dietera na żywo. I stresu w ogóle, to nawet nie chcę sobie przypominać, jaki to był stres, bo w życiu jeszcze nie byłam taka zestresowana. Naprawdę. No właśnie, Ale spodobało im się też. Trochę rutyny w tym widzieli, co robię, no bo już jakby nie było, jakiś czas śpiewam. Ale jakoś im się to spodobało. No i mi też zaczęło smakować na więcej. Powiedz w tym mi, momencie, nie? Powiedz mi, jak to jest spotkać taką osobę? No bo wiesz, można spotkać różnych artystów, nie? Różne tam gwiazdy można spotykać, ale to już jest jako światowo gwiazda, to jest człowiek, który generalnie towarzyszy nam od maleńkości, bo są my takimi rocznikami, że na każdej imprezie w domu te szery lady każdy słuchał jednak, nie? No jasne. Wiesz co? Nie wolno o tym myśleć. Jak idziesz na taki casting, przede wszystkim trzeba zapomnieć, że ta osoba jest znana i że to jest taka wielka gwiazda, bo nie zaśpiewasz nic. Ale jak już go widzisz pierwszy, drugi i trzeci raz, to potem się okazuje, że to jest taki sam człowiek jak my. I tylko po prostu udało mu się zrobić większą karierę, nie? Także całkiem miły człowiek. Nie czuć w ogóle, że to taka naprawdę światowa gwiazda jest, nie? Marta, bo przyszedł taki wtedy moment, że no niestety odpadłaś. Jaki to był etap? Na jakim etapie powiedzieli, że no dalej nie pójdziesz? To był etap przed samą Afryką, czyli ten jakby ostatni etap przed tym castingiem w Afryce. Wiesz co, tam już powoli zaczęłam czuć ta konkurencja. Nie, było coraz taki bardziej ciężkie powietrze zaczęło się robić, już było widać, że naprawdę każdy jest tam po to, żeby wygrać, nie? A ja tak naprawdę od samego początku robiłam to tylko do szpasu, bo wiesz co, mówię, ja śpiewam już 11 lat, jakby 11 czy 12 i jakoś tak nigdy nie myślałam o tym, jakby to było zrobić naprawdę taką mega karierę. Także ja tam poszłam po prostu tylko, żeby zobaczyć, co ktoś na ten temat powie, jak śpiewam. I to usłyszałam. To usłyszałam, oni mi powiedzieli, że naprawdę to, co robię, jest fajne i że im się to też podoba, no ale niestety byli też lepsi. Także trzeba było niestety... Ale nie płakałam, o. Nie płakałaś. A powiedz także... mi... Powiedz mi, czy to ci pomogło jakoś teraz w tym, co robisz? Otworzyć jakoś ścieżkę? No bo to cię zobaczyły całe Niemcy, nie? Wiesz co, po takim czymś człowiek się robi bardziej pewny. Mhm. Jak już ci ktoś taki powie, że naprawdę umiesz śpiewać, no to od razu ci jest lepiej. Nie? Także pod tym względem tak. Jasne, zaczęło dużo ludzi pisać przez te pierwsze dni. To praktycznie w ogóle do telefonu nie mogłam dojść, bo ciągle były jakieś wiadomości, normalne wiadomości, miłe wiadomości, ale były też takie wiadomości, wiesz, no że lepiej tego drugi raz nie czytać. Oferty matrymonialne, wszystko było, wszystko w komplecie. Czyli mogłaś się ustawić jednym słowem. No,
Nie taki był tego zamiar. No, oczywiście. Ale mówię, dużo ludzi poznałam i naprawdę pewnie na taką na przyszłość jakoś mi to pomoże. Całkiem możliwe, bo dużo ludzi zaczęło kojarzyć, wiesz co chodzi? Mm-hmm. Nie, a ty byłaś w DSDS. Wszyscy w momencie, jak pojechaliśmy na granie pierwszy z Krzysztofem, wszyscy sobie robili ze mną zdjęcie. To jest niemożliwe. I biedny Chris taki stoł. Wszyscy tak siedzieli przy stole, każdy, my chcemy zdjęcie z tobą, bo ty byłaś w DSDS, także siła tego programu była naprawdę duża, bo to ogląda praktycznie każdy tu, nie? Powiedz mi, tak patrząc, bo to już trochę czasu od tego castingu, od tego programu, od tego wszystkiego minęło, warto było? Czy warto było? Jasne, że warto było. Mówię, same to zobaczyć tych wszystkich ludzi, zobaczyć Titera, kurczę, przeżyć to, te emocje. Nie wiem, czy chciałabym to robić drugi raz, bo tak mówię, na scenie się czuję pewnie z Krzysztofem, nie? Jak jesteśmy we dwójka, to jest lepiej. I jakoś, no nie wiem, bezpiecznie się czują na scenie we dwoje. I to jest coś, co chcę robić w swoim kraju, ale warto było spróbować, jasne. Trzymamy to dla tych emocji, żeby poznać tych ludzi. Kto wie, co jeszcze będzie, co jeszcze czas przyniesie, nie? No właśnie, a nie chcielibyście spróbować w dwójka jako duet pokazać, że coś takiego robicie? W DSDS? No niestety Krzysztof już nie może, bo tak jak mówiłam, to jest ogranicznie do 30, także ja mam jeszcze 3 lata, ale żeby spróbować, ale no niestety we dwójka w tym programie nie damy rady, ale może coś innego kiedyś, jakiś super talent, tak jak w Polsce też jest coś takiego, nie? Mam talent, także no nie mówimy, że nie. Dobrze, słuchaj, to teraz tak troszkę prywatnie, bo lato się rozpoczęło, za chwilę naprawdę zrobi się gorko, jakieś wakacyjne, pandemiczne w ogóle plany są? Czy są takie plany? No, z powodu tej całej sytuacji, jaka jest przez koronę, to raczej nigdzie dalszych takich wypraw nie będzie. Najdalsza wyprawa to będzie na Zypis do rodziny, tam gdzie spędziłam ostatnie 3 miesiące przez ten cały czas kwarantanny, także do rodziny, ale tak możliwe, że mi się udało z celem do Polski przyjechać na jakieś 2-3 dni, ale dalej nigdzie. Wszyscy się boją, nie? Nie rozumiem, także lepiej siedzieć na dupie doma. Rozumiem, hechło i nic więcej, okej. Dobrze, Marta, to ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę, trzymaj kciuki, bo to naprawdę taka furtka otwarła się szeroko przed Tobą. Ja myślę, że tu w Polsce Ci nie jeden zazdrości tego, żeś mogła się widzieć z taką gwiazdą, a mało tego zazdroszczą Ci tego, że mogłaś się pokazać całkiem Niemcom. Bo nasze śląskie zespoły w Niemcach były, ale tam ino było 300 osób, a Ciebie widziała całe Niemcy jednak, jakby na to nie wejrzeć, nie? Trzymaj się tam zdrowo, dziucha. Fajnie było się z Tobą widzieć i mam nadzieję, że następnym razem się zobaczymy osobiście, a nie tak przez wideo rozmowa, bo jednak lepiej jest się widzieć na żywo. Zdecydowanie tak. Marta, dzięki Ci. Ale miło Ci mi było Ciebie wszystkich, Ty też. Marta Hawrot to właśnie ta piękniejsza połowa duetu Oxford Duo była moim i Waszym gościem.